Witam cię serdecznie na kursie Cisco Packet Tracer, kurs wideo, kompendium wiedzy o symulacji sieci Cisco. Ja nazywam się Adam Józefiok i mam przyjemność prowadzić ten kurs dla ciebie, ponad 10 godzin wiedzy dotyczącej właśnie tego ciekawego programu, jakim jest Cisco Packet Tracer. Kurs podzieliłem na 8 rozdziałów, z czego każdy rozdział poprowadzi cię powolutku do najbardziej tajemnej wiedzy dotyczącej właśnie tego programu. Na początek wprowadzenie do programu Cisco Packet Tracer. W tym właśnie rozdziale chciałbym wprowadzić cię do kursu, tak jak robię to teraz. Również pokazać ci, co to jest symulator sieci Cisco Packet Tracer, jak tworzy się konto na platformie, która służy do tego, żeby ten program w ogóle pobrać, żeby móc korzystać z tego programu. Potrzebujesz tego programu, potrzebujesz wersji instalacyjnej i ta platforma umożliwi ci właśnie pobranie za darmo tego programu i potem z niego wiadomo korzystanie. Tak więc pokażę ci wszystko, w jaki sposób go pobrać, jak go zainstalować, no i potem przejdziemy dalej już do samego użycia tego programu. A dalej w kolejnym rozdziale czeka cię wiele informacji na temat działania samego programu Cisco Packet Tracer. Podłączymy dwie stacje robocze, zobaczysz, jak to funkcjonuje na początek. Bardzo prosty przykład, ale myślę, że przekona cię ten przykład do tego, żeby z tego programu korzystać. Dowiesz się, jak statycznie przypisać adresy IP, jak zapisywać projekt, czy dodawać przełącznik do projektu. Pokażę ci, w jaki sposób zmieniać różnego rodzaju widoki w tym programie, jak przejść do trybu symulacyjnego, jak tworzyć różnego rodzaju klastry, jak też zaznaczać obszary robocze. Potem podłączymy sobie właśnie dwa jakieś punkty dostępowe, skonfigurujemy sobie sieci Wi-Fi za pomocą interfejsu GUI, no i przeprowadzisz konfigurację routera za pomocą przeglądarki internetowej. Wszystko po to, żeby właśnie krok po kroku poznać ten program, poznać ten symulator i zobaczyć, że naprawdę niesie ze sobą szereg fajnych i ciekawych funkcji. W rozdziale trzecim czeka cię już tryb symulacyjny w tym programie i w trybie symulacyjnym zobaczysz, jak można właśnie w symulatorze Cisco Packet Tracer zobaczyć i obserwować pakiety, różnego rodzaju ramki. Zaczniemy oczywiście od tych najprostszych, od obserwacji pakietów ICMP. Zobaczysz, jak wygląda komunikacja z wykorzystaniem koncentratora, a potem z wykorzystaniem przełącznika. Zobaczysz, czym to się różni, jak zachowują się ramki w sieciach komputerowych. Cisco Packet Tracer jest o tyle fajnym programem, że tam można obserwować wszystko. Można sobie zobaczyć za pomocą takich kopert, jak ta sieć funkcjonuje, jak to wszystko działa. W związku z tym będziesz w stanie naprawdę wiele się nauczyć i poznać tak naprawdę, w jaki sposób te różnego rodzaju urządzenia te dane wysyłają. Gdzie one trafiają, a może w ogóle nie trafiają nigdzie, tylko są gdzieś przechwycone i potem odrzucone. W dalszej części tego rozdziału poznasz różnego rodzaju usługi. Skonfigurujemy sobie właśnie za pomocą Cisco Packet Tracera usługę DHCP na serwerze. Zobaczysz, jak wygląda taki serwer w Cisco Packet Tracerze. Skonfigurujemy sobie usługi DNS-owe, FTP. Zobaczysz, jak działa usługa Syslog i NTP. No a potem przejdziemy już do konfiguracji Firewalla. Wszystko po to, żebyś właśnie mógł zapoznać się z tymi wszystkimi funkcjami, żebyś mógł zobaczyć, że no tak naprawdę ten symulator sieci Cisco Packet Tracer jest symulatorem, no można powiedzieć, bardzo, bardzo rozbudowanym. Dalej, w kolejnym rozdziale chciałbym ci przedstawić właśnie informacje dotyczące konfiguracji urządzeń sieciowych bez, a potem z systemem operacyjnym iOS. iOS, mówię o tym w tej lekcji, jest to Internet Work Operating System, który to służy do konfigurowania właśnie urządzeń sieciowych Cisco. Symulator Cisco, no to też urządzenia Cisco, tak więc dowiesz się, jak skonfigurować podstawowe parametry pracy routera właśnie bez użycia systemu iOS. Służy do tego specjalny interfejs GUI, w którym wszystko możesz odklikać, przypisać adres IP bez żadnego problemu, nie znając ani jednego polecenia, jeśli chodzi o system operacyjny iOS. I ja myślę, że jeżeli faktycznie tak jest, że nie miałeś okazji się jeszcze zapoznać z różnego rodzaju poleceniami, no to będzie to dla ciebie takie pierwsze zetknięcie się z tymi urządzeniami i myślę, że przekonasz się właśnie, jak to fajnie funkcjonuje. Zawsze na dole jest podgląd tych wszystkich poleceń, które ty będziesz odklikiwać, one będą tam pokazane na dole, w związku z tym myślę, że to będzie dla ciebie fajna i ciekawa lekcja. Skonfigurujemy więc kopię bezpieczeństwa naszych urządzeń, skonfigurujemy sobie routing statyczny, potem routing dynamiczny też skonfigurujemy, wszystko bez
użycia iOS-a. Również sieci VLAN zobaczymy, jak działają bez użycia tego systemu operacyjnego i przeprowadzimy też routing pomiędzy tymi sieciami VLAN. Potem oczywiście przejdziemy już do konfiguracji tego samego urządzenia, ale wykorzystując właśnie komendy systemu iOS, Ciskowego iOS-a. No i tam dokonamy podobnych ustawień, stworzysz również taką prostą sieć, gdzie przekonasz się, jak działa właśnie technologia router na patyku i to wszystko skonfigurujesz za pomocą właśnie linii komend. No i oczywiście przejdziemy dalej już do bardzo fajnego i do ciekawego tematu, jakim jest konfiguracja Voice over IP, czyli generalnie rzecz biorąc telefonii VoIP-owej, bo również Cisco Packet Tracer jako symulator umożliwia konfigurowanie właśnie tego rodzaju usługi. Tak więc poznasz logiczną infrastrukturę VoIP-a, pokażę Ci urządzenia, jakich możesz wykorzystać w tym symulatorze do tego, żeby fajnie zasymulować działanie telefonii IP. Skonfigurujemy sobie na routerze serwer DHCP w pierwszej kolejności, żeby nasze telefony mogły otrzymać adresy IP. Potem oczywiście skonfigurujesz router VoIP, zarejestrujemy telefony, przeprowadzimy różnego rodzaju testy połączeń. Będziesz mógł usłyszeć telefon VoIP-owy w Cisco Packet Tracerze, jest taka funkcja. Wszystko po to, żeby to było bardzo realistycznie pokazane, tak jak faktycznie rzeczywiście w sieciach komputerowych jest. Na sam koniec tego rozdziału pokażę Ci, w jaki sposób zasymulować łącza WAN i jak potem połączyć dwie na przykład różne centralki telefoniczne w tym programie. No i kolejny rozdział, to szósty, czyli technologie występujące w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa, jak wiemy, troszkę się różnią swoimi prawami, jeśli chodzi o sieci komputerowe, ponieważ tam już mamy taką infrastrukturę pokazaną logiczną dla sieci, chociażby frame relayowej. Pokażę Ci, jak konfigurować frame relaya w pakiet tracerze. Pokażę Ci, jak skonfigurować przełącznik frame relayowy, jak wykorzystać gotowy przełącznik, jak zrobić z routera przełącznik frame relayowy. Poznasz, jak działa NetFlow również w Cisco pakiet tracerze. Tutaj może jesteś zdziwiony, ale tak, również NetFlow można wykorzystać w tym symulatorze. Można wykorzystać również serwer Radius, to też zrobimy potem do konfiguracji VPN-a takiego typu remote access. Poznasz, jak działa VPN side to side, też to można zasymulować. No i dalej przejdziemy również przez urządzenia, które służą do zabezpieczania sieci, między innymi do urządzeń ASA, takich prostych 5505. Skonfigurujemy sobie te urządzenia po to, żebyś mógł poznać, jak działają te wszystkie reguły na tych urządzeniach, jak to funkcjonuje, jak to pracuje. Mało tego, dokonamy symulacji sieci GSM, w związku z tym poznasz, jak to wszystko funkcjonuje. No i dalej oczywiście mamy takie tematy jak Meraki, czyli coś, co Cisco pewnego dnia przejęło. O wszystkim Ci powiem, jak to funkcjonuje. Stworzymy sobie infrastrukturę związaną z sieciami bezprzewodowymi, zaimplementujemy kontroler WLC Ciskowy, no i oczywiście podłączymy komputery do punktów dostępowych, tak abyś mógł fajnie wszystkim zarządzać z jednego miejsca. To nie wszystko, bo potem mamy rozdział 7 i technologie internetu rzeczy, IoT. Pokrótce powiem Ci, jak wyglądają te urządzenia internetu rzeczy, jak w programie Cisco Packet Tracer zasymulować IoT. Tam pokażę Ci, jak wykonać różnego rodzaju projekty, jak zarejestrować urządzenia internetu rzeczy do jakiejś tam domowej bramki. Pokażę Ci, jak działa podłączenie urządzeń do serwera IoT. Poznamy generatory ciepła, zimna, odczytamy dane z tych generatorów, zobaczymy, jak działają sensory podłączone zarówno cyfrowo, jak i analogowo, a na sam koniec gdzieś pokażę jakiś prosty skrypt Java, który nauczy Cię, jak w Cisco Packet Tracerze zaprogramować sterownik. No i na sam koniec mamy tryb wieloosobowy i tworzenie testów. Jeśli program Cisco Packet Tracer Ci się spodoba, będziesz mógł wykorzystać go również ze swoimi znajomymi, tworząc taki specjalny tryb wieloosobowy, do którego będziesz mógł zaprosić chociażby użytkowników jakiegoś prostego kursu. No czasami jest tak, że nie ma co robić, a sieci trzeba się pouczyć. Można wtedy zaprosić kolegów, udostępnić im projekt i razem walczyć w Cisco Packet Tracerze. Jeżeli jesteś fanem tego typu technologii, to może to być naprawdę świetna zabawa. No i przekonasz się sam, że to jest naprawdę proste tworzenie takiego trybu wieloosobowego. Potem, kiedy chciałbyś się sprawdzić, to również możesz utworzyć swoje własne testy, nauczyć się, jak to robić, żeby te testy były punktowane, żebyś mógł swoją wiedzę, ale nie tylko, może nawet wiedzę innych, bez problemów sprawdzić. Tak więc jeszcze raz chciałbym Cię bardzo serdecznie powitać na naszym kursie.
na tym kursie, który prezentuje symulator sieci, jakim jest Cisco Packet Tracer. Tak jak mówię, jestem fanem sieci komputerowych, może miałeś okazję przeczytać już kilka informacji o mnie, ale od lat zajmuję się sieciami komputerowymi, od lat jestem również wykładowcą akademickim, więc dotknąłem tych sieci komputerowych zarówno w praktyce, jak i w teorii. Staram się tą wiedzę przekazać w miarę prosty i sensowny sposób, tak abyś ty mógł jak najwięcej z tego wszystkiego wyciągnąć. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie, że się nie zawiedziesz. No i zapraszam, przyjemnego słuchania, przyjemnego tworzenia ćwiczeń. Do usłyszenia.